Chrystus zrobił wszystko, co jest potrzebne, abyś ty mógł iść do nieba. I dzisiaj to jest czas łaski. Dzisiaj jestem tutaj światłem dla każdego człowieka, który chce usłyszeć prawdę. Jest to prawda, która ci mówi teraz, że wszystko złoty i Jezus Chrystus, który poniósł karę za ciebie, jest dla każdego i również dla ciebie, ale póki jest szansa, która się nazywa dzisiaj, to ty możesz podjąć decyzję. Świat niewierzący, ale wiara to jest pewność tego, czego nie widać. Wiara to jest pewność to, że Jezus Chrystus oddał za ciebie życie i prawdziwie wstał z martwych. Jezus Chrystus to nie ten Jezusik, o którym mówi religia, bo Jezus Chrystus to prawdziwy Boga. Religia przedstawia Jezusa jako jakąś dziwną postać, która nie ma nic wspólnego z Bogiem, a to był prawdziwy kozak. On umarł i poszedł na krzyż i przez wiarę wstał z martwych. To prawdziwy kozak, Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów. Jedyny człowiek, który może otworzyć ci bramę do nieba. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku narodziłem się na nowo i oddałem życie Jezusowi i stałem się obywatelem nieba. Wcześniej byłem zwykłym przestępcą, byłem handlarzem narkotyków, jeździłem do krajów trzeciego świata kręcić lewe interesy, okradałem na ulicach ludzi, ale kiedy znalazłem się w zakładzie karnym pod celą więzienną, wtedy zostałem złamany i zrozumiałem to, że prawda to nie to, ile mam pieniędzy, ani kogo znam, ani jak będę dobrze żył. Zrozumiałem, że prawda to jest to, co Bóg uznał za prawdę. A prawdą jest Jezus Chrystus. Rzeczywistością jest Jezus Chrystus. I ja pod tą celą osobiście zawołałem do tego Boga, którego nie znałem. Powiedziałem: Boże, jeśli Ty jesteś, to ratuj mnie z mojego nędznego życia. Ja wtedy zrozumiałem, że ginę. I ja zawołałem ze swojego serca, ze swojego wnętrza, osobiście zawołałem do Jezusa. I On wtedy do mnie przyszedł i wypełnił mnie swoim świętym duchem. Ja narodziłem się wtedy na nowo, ponieważ podjąłem prostą decyzję, że chcę żyć i że wierzę w to, co się wykonało na krzyżu Golgoty. Przyjaciele, każdy z was może jeszcze dzisiaj zawołać do Jezusa. Każdy z was może jeszcze dzisiaj narodzić się na nowo. Ale do tego jest potrzebna decyzja. Decyzja serca. I w tym sercu swoim musisz podjąć decyzję, czy ty uznajesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Przyjaciele, jeśli ktoś z was chce oddać życie Jezusowi, możecie tutaj przyjść, podprowadzimy was w modlitwie. Ale jest jeszcze jedna dobra nowina. Każdą chorobę na Jezusa, na krzyżu Golgoty została wrzucona każda choroba po to, abyś ty dzisiaj był zdrowy. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź tutaj, a będziesz zdrowy. Amen.